7 stycznia. Kim jest Jezus? Część druga. Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 1 rozdział, 4 wiersz. Jezus jest Synem Dawida. Jednak ważniejszy jest fakt, że został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Dobre wieści koncentrują się nie tylko na Jego inkarnacji, ale też na Jego zmartwychwstaniu. Zmarły Zbawiciel nie niósł ludziom żadnej nadziei. Nie byłaby to dobra wieść. Jeżeli Jezus przyszedł na świat, aby prowadzić dobre życie, nawet doskonałe, i umrzeć bohaterską śmiercią, byłby jeszcze jednym dobrym i bohaterskim człowiekiem, który umarł jak wszyscy jego poprzednicy czy też następcy. Jednak według apostoła dobrą wieścią jest to, że Jezus był nie tylko dobrym człowiekiem, który doznał niesprawiedliwości, ale jego zmartwychwstanie dowodzi, że był potężnym Synem Bożym. Dobrą wieścią jest to, że Jezus żyje i działa dla tych, którzy Go przyjęli. Dla apostoła zmartwychwstanie Jezusa było sprawą najważniejszą. W 1 do Koryntian, 15 rozdział, od 1 do 4, w specjalny sposób podkreśla tę najważniejszą prawdę Ewangelii i dodaje: a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna jest wiara nasza. 15 rozdział, 14 wiersz. Chrześcijaństwo jest oparte na fakcie, że Jezus osiągnął zwycięstwo nad śmiercią, a po swym zmartwychwstaniu przemienił bojaźliwych uczniów w odważnych apostołów. Uznali oni, że Jezus był naprawdę Chrystusem, Panem i Zbawicielem. Jego zmartwychwstanie potwierdziło ten fakt. Jezus powiedział: nie lękajcie się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Objawienie 1 rozdział 17 do 18 wiersza. Ewangelia o Jezu i Jego zmartwychwstaniu jest dla nas dobrą wieścią, gdyż daje gwarancję naszego zmartwychwstania. Jezus osiągnął zwycięstwo dla nas. Dzięki temu nadzieja nas nie opuszcza, nawet wtedy, gdy składamy do grobu naszych bliskich. 1 do Tesaloniczan 4, 13 do 18. Jezus jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. 1 Koryntian 15, 15 rozdział 20. Ci, którzy Go przyjęli, zmartwychwstaną w czasie Jego powtórnego przyjścia. 15 rozdział 23 i 52 wiersz. Zmartwychwstanie Chrystusa jest głównym punktem w historii. Andres Nygren pisze: przedtem był On Synem Bożym w słabości i uniżeniu. Dzięki zmartwychwstaniu stał się Synem Bożym w mocy. Dziękuję Ci, Panie, za moc, nadzieję i Ewangelię. Dziękuję.